Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak zaplanować małą hodowlę drobiu dla siebie. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, ja już o małej hodowli opowiadałem, już nagrałem jeden odcinek, także zapraszam. Natomiast dzisiaj poruszymy takie główne aspekty, na czym się skupić, ponieważ wiem, że często nie chcecie mieć jakichś dużych kurników, nie planujecie robić wielkiej hodowli, chcecie mieć kurki głównie dla siebie. Jajeczka później od nich dla siebie, więc chciałbym poruszyć trochę ten temat, pokazać Wam, jakie to jest łatwe do zrobienia, że tu wcale nie potrzeba jakiejś wielkiej magii, natomiast mimo wszystko trzeba się mimo wszystko trochę do tego przyłożyć, także zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, w pierwszej kolejności, tak mi się wydaje, że chyba najważniejszym aspektem jest to, żebyśmy mieli jakąkolwiek wiedzę i tutaj warto by było przed rozpoczęciem hodowli zastanowić się, słuchajcie, co my wiemy na ten temat, czy trochę poczytać w jakichś źródłach, nabyć nawet tej wiedzy, słuchajcie, trochę teoretycznej, pooglądać jakieś kanały na YouTubie, dowiedzieć się po prostu trochę na temat tego drobiu, który chcemy mieć. Oczywiście kura nie jest jakimś, słuchajcie, trudnym zwierzęciem, natomiast co nieco warto na ten temat wiedzieć, będzie Wam po prostu później łatwo i nie będziecie się denerwować, że już macie kury i nie wiecie, co robić. Okej, jeżeli już, słuchajcie, jakąkolwiek teoretyczną tą wiedzę mamy, warto by było się gdzieś przejechać, zobaczyć, jak te kurki sobie chodzą, żeby w ogóle doświadczyć, ponieważ wiem, że dużo z Was nie ma w ogóle kur, nigdy nie miało nawet styczności z kurami, a chcecie je mieć, więc warto by było, słuchajcie, się przejechać gdzieś na gospodarstwo czy gdziekolwiek po wsi i zobaczyć po prostu, jak te kurki chodzą, jak one się zachowują, ponieważ każde zwierzę ma jakieś tam swoje specyficzne zachowania. Jeżeli, słuchajcie, już to sprawdzimy, zobaczymy, jeżeli mamy jakąś rodzinę, gdzieś możemy podjechać, popytać się może kogoś. Najlepsza, słuchajcie, wiedza jest taka, kiedy już ktoś robi to, co my chcemy robić i wtedy warto by było z tą osobą porozmawiać i co nieco się na ten temat dowiedzieć. Okej, więc jeżeli już, słuchajcie, mamy ten temat, to jeżeli już wiemy, co i jak robić, przynajmniej teoretycznie, to wtedy warto się zastanowić, gdzie warto usytuować kurnik, jak ten kurnik zaprojektować. No i tutaj wiadomo, mamy dużo możliwości. Plus jest taki, że tych kur chcemy mieć mało, bo chcemy mieć na przykład, słuchajcie, dwie kurki, trzy kurki, może pięć kurek, więc tego kurnika nie musimy budować jakiegoś takiego bardzo dużego. Wystarczy, słuchajcie, że to będzie mały kurnik przerobiony z jakiegoś magazynku, jakiejś szopy. I tak jak Wam zawsze mówię, jeżeli chodzi o sam kurnik, słuchajcie, sam w sobie, to ten magazyn najlepiej, żeby, słuchajcie, nie był z blachy, ze względu na to, że zimą będzie zimno, a latem ta blacha będzie się nagrzewała i będzie tym kurom po prostu za ciepło. Okej, ale jeżeli, słuchajcie, już wybraliście kurnik, pamiętacie te podstawy, że muszą być jakieś drzwiczki, musi się tam zmieścić jakieś jedno gniazdo dla tych kur, jedno poidło, karmidło, jakaś malutka grzęda, fajnie jakby było okienko, żeby to światło wpadało, musimy dociągnąć oświetlenie, jakąś małą żarówkę, żeby tym kurkom świecić światło, to ważne by było, słuchajcie, żebyśmy zaopatrzyli się, znaleźli miejsce, gdzie będziemy się zaopatrywać w pokarm dla kur. Oczywiście możemy karmić paszą pełnoporcjową, ale najlepiej wskazane by było, żebyśmy dawali kurkom zboża, jakąś śrutę, ewentualnie, słuchajcie, tutaj również warzywa, które najlepiej byłoby w ogóle mieszać i dawać na zmianę. Więc jeżeli już mniej więcej wiemy, co gdzie kupić, wiemy, gdzie kupić kury, jak wybierać kury, bo to też macie na kanale, możecie sobie to sprawdzić, mamy już kurnik, no to teraz, słuchajcie, takie podstawy, na których warto by było się skupić, to znaczy, jeżeli chodzi o sam wybieg. Wybieg najlepiej, żeby był jak najbliżej, słuchajcie, kurnika, ze względu na to, żeby kurka zawsze mogła się schować, na przykład w ramach zagrożenia właśnie w kurniku, bo tutaj wie, że czuje się bezpieczna i nic jej nie grozi. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o sam wybieg, no to tutaj na tym wybiegu najlepiej, żeby nie było żadnych trujących roślin, najlepiej, żeby ten wybieg był dobrze ogrodzony, ze względu na to, żeby też różne inne dzikie zwierzęta na ten wybieg nie wchodziły. No i to są, słuchajcie, takie podstawy, jeżeli chodzi o wybieg, wiadomo, najlepiej, żeby nie był on jakiś bardzo, że najlepiej, żeby była na nim trawa, ewentualnie jakaś ziemia, piasek, żeby nie był on betonowy, czy jakiś wykonany z kostki, bo to się mija z celem, jak wiemy. Kura to jest ptak grzebiący i ona potrzebuje sobie po tym wybiegu trochę pochodzić, coś tam pogrzebać. Także to są, słuchajcie, takie podstawy. I teraz takie najważniejsze aspekty dla początkujących hodowców. Pamiętamy, że jeżeli kura jest chora, to tą kurę odseparowujemy od reszty.
Staramy się zapewnić jej pokarm, odpowiednie warunki, wodę i tak dalej. Obserwujemy na bieżąco. Jeżeli się nic nie polepsza, no to po prostu albo podajemy profilaktycznie jakieś witaminy, ewentualnie dzwonimy do weterynarza i najprawdopodobniej on zleci nam antybiotyk dla drobiu. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o nieśność, pamiętamy, słuchajcie, że na nieśność dla początkujących hodowców składa się odpowiednia temperatura 15-20 stopni, odpowiednia wilgotność, odpowiedni pokarm i odpowiednia ilość godzin świetlnych. Tutaj jest to około 14 godzin. Oczywiście nie wszystkie warunki zawsze będą spełnione, ale warto się tego trzymać. Wtedy macie jakąś pewność, że ta nieśność będzie na dobrym poziomie. Pamiętajcie, żeby sprawdzać drób przed zakupem. Pamiętajcie, żeby pytać tego handlarza czy sprzedawcę, na co on zwraca uwagę i po prostu... Na co zwraca uwagę, słuchajcie, sprzedając ten drób, co też jest bardzo ważne, więc warto zawsze mu takie pytania zadawać. I kolejna rzecz, chyba taka wydaje mi się też jedna z najważniejszych. Pamiętajcie o tym, że kurka musi się przyzwyczaić do waszych warunków. To też nie jest tak, że od razu zacznie się nieść. To też nie jest tak, że od razu zacznie korzystać z grzędy albo z gniazd. Musi minąć, słuchajcie, jakiś czas. Szczególnie jeżeli jest to pierwsze stado, ona musi się tego wszystkiego nauczyć. Nie wiecie, w jakich wcześniej była warunkach, więc tutaj jest bardzo ważna ta cierpliwość. Więc o tym, słuchajcie, pamiętamy i na tym się skupiamy. Co jeszcze bardzo ważne? Bardzo ważne, słuchajcie, jest to, żebyście pamiętali, że mamy takie też kwestie związane z pokarmem, które polegają na tym, że kurkom nie musicie kurek karmić dwa razy dziennie, czy trzy razy dziennie, czy pięć. Wystarczy, że zrobicie to raz dziennie z rana. Oczywiście najlepiej byłoby dwa razy dziennie. Wodę wymieniamy codziennie. Pamiętamy o tym, żeby w kurniku było czysto, czyli ściółkę i sprzątanie w kurniku wykonujemy najlepiej raz na 2-3 tygodnie. Oczywiście z reguły na małą, słuchajcie, liczbę kurek, na 2-3-5 kurek to będą naprawdę małe kurniczki, więc tutaj raczej większego problemu ze sprzątaniem nie powinno być. Natomiast warto o tym pamiętać. Pamiętajcie, żeby przed samym zakupem, co się wydaje oczywiste, ale nie jest dla wszystkich, mówić, że wy chcecie kupić kury nioski, a nie jakieś kury ozdobne, bo nieraz pisaliście do mnie, że kupiliście kury ozdobne, bo nie wiedzieliście, że to, że kurki są jedne na jajeczka, a drugie są tylko jako ozdobne i tych jajek jest bardzo mało. Także tutaj też zwróćcie na to uwagę, żebyście pamiętali, że to mają być kury nioski. Takie podstawowe rasy to oczywiście Rosa, Sussex, Leghorn, rodzime zielononóżka. To są podstawowe, słuchajcie, na których ja uważam, że powinniście się na początku swojej hodowli skupić. I to tak naprawdę wszystko z takich najważniejszych informacji. Weźcie pod uwagę też takie minusy, że kura to jest tylko zwierzę, że kura albo aż zwierzę, że czasami te zapachy są nieprzyjemne, jest spory hałas, trzeba się tym zajmować mimo wszystko, więc no też to na to wszystko, słuchajcie, trzeba brać poprawkę. Najlepiej zrobić im taki wybieg w koło kurnika, słuchajcie, żeby oddzielić od działki, ze względu na to, że jeżeli kurki puścicie na działkę, to nie łudźcie się, że zostaną wam jakieś kwiatki, bo niestety nie zostaną. Kurki wam to wszystko wydziobią albo wydrapią, także tu muszą mieć oddzielne miejsce tylko dla siebie. Więc to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli chodzi o takie bardzo małe hodowle. Chciałem wam powiedzieć takie podstawy. Tutaj nie będzie za dużego problemu. Takie 3-4 kurki, myślę, że na początek jak najbardziej, jeżeli macie 4-5 kurek na 3-4 osobową rodzinę i mielibyście to jajko czy dwa jajka dziennie, to super. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!